Gościmy na Państwa ekranach od ponad 25 lat. W ciągu tego ćwierćwiecza zostawiliśmy za sobą wiele kamieni milowych, budujących twierdzę rzetelnej informacji na Suwalszczyźnie. Dobry news to synteza ciekawej, ważnej informacji, ale i sposobu przekazania go widzowi. Szukając dogodnej formy dla każdego, czynimy postępy zarówno na polu jakości audiowizualnej, jak i w poszukiwaniach ciekawych doniesień dla widzów o różnych gustach i sięgających do różnych sposobów uzyskiwania wiarygodnej informacji. Jednym z doświadczeń było odejście od formy własnego serwera z materiałami filmowymi na rzecz partnerstwa z serwisem YouTube. Ta forma pozwala na łatwy i szybki dostęp zarówno do jakościowych nowości, jak i archiwów telewizji Suwałki. I tak oto w 2017 roku postawiliśmy pierwsze kroki na największej platformie świata, a w tym tygodniu stuknął nam okrągły 1 000 000 wyświetleń. To piękna liczba, ale czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że generujemy materiały ściśle adresowane do lokalnej społeczności, ów 1 000 000 oznacza, że każdy mieszkaniec Suwałk, od noworodka po najstarszego seniora, obejrzał na naszym YouTube'owym kanale blisko 14 filmów. Dziękujemy! Z drugiej strony, czas oglądania telewizji Suwałki na YouTubie wynosi niemal 32 tysiące godzin, czyli ponad 43,5 miesiąca patrzenia non-stop. To wystarczający czas, aby niemal 9 tysięcy razy obejrzeć ekranizację Pana Tadeusza z 1928 roku. W tym czasie Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin zdążyliby dolecieć na Księżyc 443 razy. Ale o kosmosie zanudzać nie będziemy. Nasze miniaturki, czyli obrazki prezentujące wideo, zostały wyświetlone ponad 10,5 miliona razy, co pozwala stwierdzić, że statystycznie widział je co czwarty Polak. Dziękujemy Wam za każdą wizytę u nas, za każde obejrzenie materiału. Wy, drodzy widzowie, jesteście największą naszą motywacją do tworzenia informacji, a zarazem powodem naszego istnienia. Każde wyświetlenie, komentarz czy reakcja jest objawem Waszego zainteresowania wydarzeniami lokalnymi, a zarazem lokalnego patriotyzmu. To dzięki Wam budujemy świadome społeczeństwo, które w dobie fake newsów jest fundamentem bezpieczeństwa i stabilnej demokracji nie tylko na terenie Suwałk, naszego regionu, ale i kraju.